Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej drugiej części spotkania piątkowego przy tarocie, przy numerologii. Jadąc tutaj do Państwa, trochę starałam się wyprzedzić burzę. Myślę, że te błyskawice, te pioruny tylko spowodują, że coś tam w nas się roztrząchnie, coś tam w nas się rozbudzi, że gdzieś takie przytłoczenie parnym powietrzem minie. Mam nadzieję, że Państwo spędzicie ze mną ten wieczór. Pozdrawiam serdecznie całą, ja bym powiedziała, jakby społeczność internetową, społeczność, która tworzy taki troszkę odrębny, wirtualno-ezoteryczny świat na naszym forum www.ezotv.pl. Każdy z Państwa, kto chciałby dołączyć, kto chciałby wymienić się swoim spojrzeniem, proszę pamiętać, nie ma prawdy absolutnej, nie ma patentu na rację. Właściwie jeżeli ktoś swoją postawą, swoją wiedzą głosi patent na rację, to znaczy, że zapomniał o tym, co jest najważniejsze w naszym człowieczeństwie, o prawie do pomyłek, o prawie do weryfikacji własnych poglądów. Stąd myślę, że bez względu na to, czy Państwa wnioski są zgodne z tymi, które my tutaj przedstawiamy na wizji, czy Państwa wiedza pokrywa się z tą wiedzą, którą właśnie my tu prezentujemy, myślę, że każda uwaga, która wnosi nowe światło, nowe spojrzenie, jakiś choćby promyk, jest niewątpliwie bardzo cenna i myślę, że to forum jest właśnie miejscem, gdzie możemy w ten sposób czy podyskutować, czy podzielić się jakimiś wnioskami, czy poprzyglądać się, czy dany wniosek ma rację bytu, czy nie ma racji bytu. To chyba tyle. Dziś, tak jak powiedziałam, właściwie taki podstawowy pakiet wiedzy o wibracjach urodzeniowych, o tym przesłaniu, które możemy odczytać z naszej daty urodzenia, mamy już za sobą. Tak jak prosiłam Państwa w poprzednim programie, tak to oczywiście podtrzymuję tą prośbę i bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na tą moją prośbę, o czym jeszcze chcieliby usłyszeć. Do końca sierpnia. Są jeszcze 4 programy sierpniowe, więc w tym czasie mogę jeszcze Państwu coś tam uściślić, o czymś jeszcze chwilkę opowiedzieć. Co prawda nie może to być zbyt szeroki temat, żebym się wyrobiła, ale dziś będzie wibracja 27. Witam pierwszą osobę. Halo? Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Z tej strony Iwona. Pani Danusiu, mam 2 pytania. Chciałabym od razu je zadać, bo może nas rozłączyć. Podam moją datę urodzenia 21 luty 74. I pierwsze pytanie, kiedy poznam partnera takiego docelowego, takiego z prawdziwego zdarzenia? Jestem w trakcie rozwodu, ale to już jest końcówka rozwodu i ten rozwód to już nie pytam się o niego, bo on tak czy inaczej będzie. Chodzi mi o partnera. Kiedy to będzie i kto to będzie? I drugie pytanie, poznałam takiego mężczyznę, który się urodził 20 lutego 1964, ma na imię Artur. Raz żeśmy się spotkali i on wyjechał w morze. I właściwie ten kontakt się urwał. I teraz nie wiem, czy urwał się dlatego, że nie ma możliwości skontaktowania się ze mną, czy coś innego wystąpiło, czy on w ogóle o mnie myśli. No jakoś, tak, nie wiem, tak intryguje mnie tym mężczyzną, nie wiem dlaczego. Dobra. I kto to właściwie, jaki on jest? Znaczy, powiem Pani tak, niewątpliwie jest to człowiek, który jakby realizując drogę szóstki, w takim pierwszym kontakcie na pewno jawi się jako człowiek taki ciepły, empatyczny, serdeczny. Ja bym powiedziała, nawet może się chwilami jawić jako bardzo delikatny w stosunku do własnego wyglądu, bo przy tych wszystkich jakby jego plusach może być pewien rodzaj konserwatyzmu niewypowiedzianego w nim. Natomiast no, tu są silne wibracje później w piramidzie życia, które wskazują, że jednak raczej jakby celem życiowym tego pana to jest dążenie do gromadzenia materii i przede wszystkim do gromadzenia materii. Natomiast pani jako ta ósemeczka, ja bym powiedziała, ma drogę życia mówiącą o materii, a jednocześnie ma pani wszystkie wibracje, które raczej wskazują na nadążenie, ja bym powiedziała, jakby do poszukiwania właśnie możliwości realizacji siebie nie poprzez materię, tylko poprzez związek i uczucie.
szóstka w stosunku do ósemki niestety są wibracjami toksycznymi, czyli może tak być, że pewnego rodzaju takie właśnie niezdecydowanie, wycofywanie, niezbyt duża dynamika ze strony tego pana może przez panią być odbierana chwilami jako uciążliwa. Natomiast zaraz zobaczymy, pani Iwono, jak tam ten pan Artur w stosunku do pani układa nam się w kartach. Jak on panią traktuje, bo to, prawda, niekoniecznie, poza tym proszę pamiętać, jest pani w 9 roku osobistym. 9 rok osobisty właściwie jest takim rokiem na zamykanie, a nie na otwieranie. Więc wszelkiego rodzaju znajomości w tym czasie zawierane są znajomościami, które dobrze jest traktować w takiej formie przyjacielsko-towarzyskiej, a niekoniecznie od razu fiksować się na wielką miłość. Dobra, pan Artur... Ja jestem ciekawa, co on o mnie myśli, bo to w sumie nalegał na spotkanie wiele razy. Mm-hmm. A ja w sumie taka byłam niechętna. Na długo on wypłynął? Nie, na początku września powinien być, mm-hmm. tak na miesiąc. Mm-hmm. Znaczy, wie pani, że ja myślę, że on się będzie do pani odzywał. Że on się będzie do pani odzywał. Natomiast to jest taki układ, który mógłby być układem towarzysko-niezobowiązującym. Tak bym to nazwała. Czyli najpierw rodzi się między nami znajomość, później przyjaźń, później coś zaczyna iskrzyć, później zaczynamy flirt towarzyski, później zaczynamy romans, a później zaczynamy się troszeczkę czepiać sami siebie, czyli zaczynamy się docierać i myślę, że to pani gdzieś w tym wszystkim nie do końca by się umiała odnaleźć właśnie w takiej relacji, która powoduje, że tego mężczyzny na co dzień prawie że nie ma. Jeśli chciałaby pani zmierzyć się z takim wyzwaniem, no to proszę bardzo. Czy ten pan będzie pani ułatwiał? Ja myślę, że niekoniecznie. On będzie taki troszkę nie do końca sprecyzowany. On będzie taki jakby coś chciał, nie wiadomo czego będzie chciał. Będą też takie momenty, gdzie będzie znikał z pani życia, też ustali pewną granicę, czyli wie pani, to jest to, co w tej jego dacie urodzenia też jest, ta czwórka z pierwszego punktu zwrotnego, to jest jakaś forma, która nie ulega już później, tylko ja się obawiam, że to, czego pani nie wie, to, że w życiu tego mężczyzny jest kobieta. To znaczy, on mówi, że jest po rozwodzie. Mhm. Ja nie twierdzę, że to jest żona, natomiast ja widzę kobietę. Aha. Widzę kobietę i może być to po prostu taka troszkę na zasadzie osoby, która przebywa w zupełnie innym miejscu niż on. I w momencie, kiedy on jest tu, tworzy inną płaszczyznę. Jest pokazana dwupłaszczyznowość życia tego człowieka. Stąd... Aha, czyli krótko mówiąc, o nim zapomnę. Znaczy ja nie sądzę, żeby pani zapomniała, bo pani tutaj, no ja bym powiedziała, jakby była nadzieja na... Więc na razie, no dlaczego od razu zapominać? Zawsze można wejść w układ serdecznej przyjaźni. No jedynie tylko tak. Nie myślę w sumie, bo to on zabiegał właściwie o spotkanie i tak dalej. Tylko raz żeśmy się spotkali i wyjechał. Natomiast no, najbardziej interesuje mnie, ponieważ no, jest dużo zainteresowanych moją osobą, ale to jest tak chwilowo na razie, że tak powiem. Natomiast chodzi mi konkretnie, czy znajdę kogoś, kto tam będzie. I czy właściwie będzie ten związek docelowy. Chciałabym być bardzo szczęśliwa, bo moje życie przez 16 lat było ciężkie. Już ja tu jeszcze jedną rzecz spojrzę. 28, czy ja powiem pani tak, pani ma przed sobą jeszcze na pewno związek i na pewno ma pani jeszcze przed sobą związek, który będzie związkiem legalizowanym. Tylko no, rodzi się też pytanie, na ile pani oczekiwania, nazwijmy to, będą zaspokojone. Bo pani ma też piątkę w swojej, ja bym powiedziała, jakby tej pierwszym punkcie zwrotnym, a to może wskazywać na to, że lubi pani doświadczać ekstremalnych doznań. Dobra, czy i kiedy? Ja tu raczej mam przy pani, i to mi się też w poprzednim rozkładzie pokazało, a już się karty pokręciły, mężczyznę z trygonu ziemi. Ale popatrzymy.
Powiem pani tak. W tej chwili ja mam przy pani pokazanych dwóch konkretnych mężczyzn, czyli tak jak pani mówi, no jest ich paru, z czego dwóch jest takich najbardziej do pani przysuniętych. Według tego, co wskazują karty, z żadnym z nich nie stworzy pani czegoś, co daje podstawę do twierdzenia, że jesteśmy w związku. To mogą być, ja bym powiedziała, jakby romanse i to mogą być też, myślę, że pani też jeszcze wewnętrznie nie jest do końca gotowa. Czyli ten proces zamykania się w pani pewnej przeszłości jeszcze się będzie około 2 miesięcy ciągnął. Od wiosny przyszłego roku zweryfikuje pani właśnie tych dwóch kandydatów i mniej więcej na jesieni przyszłego roku, ale to taka wczesna jesień, pojawia się mężczyzna, i to pojawia się mężczyzna, który będzie przenosił się do pani miejsca, czyli to też jest taki człowiek, który jest w trakcie zmiany miejsca pobytu. O tak mniej więcej bym to określiła, czyli mieszkał gdzieś indziej i tu na raty zaczyna się przenosić, czyli jeszcze sporo może podróżować, ale nie często, tylko po prostu jakby na raty przenosząc się w pani przestrzeń życiową. I karty pokazują, że na samym początku będzie to układ państwa pod tytułem spotykamy się, nie nazywamy po imieniu tego, co się między nami dzieje. O, czyli nomenklatura idzie w kąt, a raczej się cieszymy wzajemnością. I jeżeli, tak to powiem, jeżeli... No właśnie. Na skróty mówiąc, do 4 lat jest układ, który nie ma podstaw do budowania. Ten mężczyzna nie będzie do końca wolny. Stąd też przed nim będą jeszcze formalności do załatwienia. I dlatego tutaj jest ten taki problem, o tak to nazwijmy, że teoretycznie wygląda, bo to jest człowiek wolny mentalnie, ale nie wolny fizycznie. On będzie, no może nie dla pani, może w ogóle będzie brał rozwód jakby w kontekście tego, żeby budować nowe życie, ale trochę to jest tak, jakby to się przeciągało w czasie. Człowiek będzie piastował niezależne stanowisko lub po prostu był przedstawicielem jakiejś firmy, ale tak dyrektorsko mi się pokazuje. I człowiek, który w momencie, kiedy wkroczy w pani życie, to będzie bardzo intensywnie w tym życiu istniał. Jakby bardzo szybko zacznie mówić my, czyli nie będzie wyznań miłości, ale będą takie klimaty, pojedziemy, zrobimy, przeniesiemy. Wie pani, o co chodzi? A jak on będzie dla mnie? To znaczy? No czy będzie mnie kochał. Na pewno będzie pani pragnął. Na pewno będzie pani pragnął. Dobrze, a ci dwaj, co się na początku pokazali? To... Znaczy tak, jeden jest pokazany mężczyzna, który jest mężczyzną od pani starszym i mężczyzną, który może by i umiał panią kochać, tak jakby pani tego oczekiwała, bo tu się trygon wody mi zaznacza. Natomiast z drugiej strony jest to też pokazany mężczyzna, który nie do końca będzie tolerował pani sposób reagowania na... Znaczy może się obrażać, o tak to nazwijmy, aha, bo pani ma pokazane, ja bym powiedziała niestety, ale kąśliwy język, czyli jak panią czasami coś znajdzie, to pani potrafi tak zripostować na granicy żartu i powagi i ten mężczyzna jest pokazany jakby nie do końca umiał zaakceptować taką formę komunikacji i myślę, że pani go w pewnym momencie może uznać za człowieka nudnego, po prostu człowieka, który nie umie się sam z siebie pośmiać, to może być niestety też i wpływ, ja bym powiedziała, jakby wieku na takiej zasadzie dojrzałości, bo on może mieć w okolicach, on nawet może być troszkę starszy od pani męża. Natomiast drugi mężczyzna, który jest pokazany, jest to trygon ziemi, ale też mężczyzna, który nie czyni kroków do przodu, czyli ktoś, kto jest, ale właściwie nie rozwija relacji, nie nadaje jej charakteru związku. Także według tego, co wskazują karty, ten związek, o którym mówiłam, to raczej jest właśnie z tym mężczyzną, który po tych dwóch zostanie, ja bym powiedziała, jakby w pani życie wejdzie. Ja tu nie bardzo mam jak czas pani do końca powiedzieć to, co też wskazały karty.
powiem tylko jedną rzecz. Według tego rozkładu, który się pokazał, pani ma chwilami, być może w tej chwili, taki wewnętrzny nastrój, który powoduje, że może pani albo odstręczać, ja bym powiedziała, kogoś, kto jest poważnie do życia nastawiony, albo może panią męczyć takie zbyt poważne nastawienie do życia. Tylko z drugiej strony, chcąc tworzyć mądry, dojrzały związek, no musi być ta powaga w tym partnerze jednak zachowana. Trochę mi się pani pokazała w kartach jak taka osóbka, która teraz chyba musi odreagować coś z przeszłości, więc ja bym jakby patrząc na karty, nie proponowała zbyt intensywnie i zbyt szybko tworzyć w sobie przeświadczenie, że pani musi taki stały związek stworzyć, bo jeśli by się pani zbyt mocno rzuciła, to niestety, ale pani portret numerologiczny wskazuje na możliwość później znowu poczucia, że to nie jest to, o co mi chodziło. Nie doświadczam tego, co chciałam doświadczyć. Mężczyzna w naszym życiu jako partner właściwie nie może być antidotum na rozczarowanie poprzednim partnerem. Dlatego kończąc jakiś związek, dobrze jest dać sobie czas, żeby coś zwietrzało w nas, żebyśmy my nie próbowały szukać partnera, który no właśnie będzie skrajnie inny w podejściu do nas, bo pani zadała mi pytanie, czy on mnie będzie kochał. Natomiast tu jest trochę pytania, należałoby zadać, czy pani już jest gotowa do tego, żeby kogoś pokochać. Nie, żeby się zafascynować, ale żeby kogoś pokochać. Miłość jest to uczucie, które musi wzajemnie się budzić. Stąd ja bym proponowała po prostu teraz troszkę się odstresować, wyczyścić pamięć po tym przeszłym pani życiu i dopiero właśnie jakby się zacząć na partnerstwie koncentrować za jakiś czas. No widzę, że dostałam pierwsze SMS-y, a to może byśmy dzisiaj tak troszeczkę zrobili na odwrót, czyli kilka SMS-ów. Proszę pani, ja Zofia, 17 maj, 60 rok. Szef nie wypłacił mi części pieniędzy. Czy odzyskam pieniądze i czy zostanę w tej pracy do końca sezonu? Pracuję za granicą. Zaraz zaczynamy. Czy pani szef? Do końca sezonu pani zostanie, natomiast generalnie karty pokazują, że na chwilę obecną ten pan na pewno pani nie wypłaci tych pieniędzy i to jest pewnego rodzaju ryzyko upominania się o nie teraz, bo jeśli by pani w tej chwili się zaczęła upominać, to może rzeczywiście pani mieć problem z kontynuacją tej pracy, natomiast karty jakby sugerują, żeby tuż przed zakończeniem tego sezonu wystąpić bardzo intensywnie i ja bym powiedziała z takim pazurem życiowym o to zaległe wynagrodzenie i wtedy w pewnym sensie jakby nie chcąc mieć problemów, ten człowiek pani wypłaci to, co pani zalegał, ale nie w tej chwili. To jest dokładnie pokazane na tuż przed pani wyjazdem, czyli żeby pani też chyba tak troszeczkę rozłożyła to w czasie. Mam na imię Marzena, urodzona 5.7.72, mąż Krzysztof, urodzony 14.12.75. Pokłóciłam i rozeszłam się z mężem. Czy pogodzimy się? Jeśli tak, to w jakim czasie? Jeszcze tutaj, ja tak na przestrzeni sześciu dni już jest jakby zażegnanie konfliktu. Pani mąż tak na początku troszkę no, chciałby, żeby jednak to pani też wykazała się słowem, znajomością słowa przepraszam, bo poczuł się dotknięty, natomiast sam na pewno też wykaże chęć pogodzenia się z panią. Pani Danusiu, Bożena, 8.12.59, Marek, 24 stycznia 59. Czy mój mąż myśli o mnie i o córce? Czy wróci do nas kiedy? Czy
pan Marek powróci do związku z panią Bożeną i z córką. Pani Bożenko, proszę zostać przy telewizorze, a Państwa zapraszam na króciutką przerwę. Witam po przerwie. Przypomnę 0700 483 043, gwiazdka 720 81 71, oraz 0048 22 523 2032. To lista numerów, które są udostępnione dla Państwa po to, abyście mogli zadzwonić, zadać swoje pytanie. Pytania w formie SMS-a wysyłamy pod numer 73212, w treści wpisując EZO. Jedna z osób będzie mogła usłyszeć odpowiedź na swojego SMS-a w trakcie rozmowy ze mną telefonicznej. Pani Bożena zadała mi pytanie, czy pan Marek powróci. Powróci, pani Bożeno. Panie bardzo często pytacie, czy on o mnie myśli, czy on o mnie tym za mną tęskni, czy on mnie kocha, poszedł sobie do innej, ale czy on nadal mnie kocha. No, to są takie momenty w życiu człowieka, kiedy człowiek nie z tej płaszczyzny analizuje. Natomiast ja bym powiedziała tak, pan Marek w tej chwili ewidentnie ma kartę mówiącą o pewnego rodzaju retrospekcji swojego życia. O takim podejściu dość głębokim do całej sytuacji, o takim zestawieniu, które stworzył, co miał, co zyskał, co stracił. Niewątpliwie w tym gdzieś całym zestawieniu pojawiła się wewnętrzna potrzeba powrotu tam, skąd odszedł. Karty niestety sygnalizują tylko jedną rzecz, że pani w tym wszystkim może nie zapanować nad zazdrością. Czyli na pytanie, czy pani mąż będzie chciał powrócić, kiedy, ja myślę, że pani mąż na samym początku będzie powracał w ratach, czyli najpierw będzie chciał bywać, częściej bywać, więcej czasu spędzać, zostawać na chwilę, ale jednak jeszcze gdzieś tam. Od wiosny jest całkowity taki układ przeniesienia się i jest to też czas dla niego do sprawdzenia, czy rzeczywiście jego życiowe wnioski odnośnie tego, że dobrze byłoby wrócić, bo ta rodzina stanowi jednak jakąś wartość dla niego. Jest to jakiś pewien dorobek jego życia i on w tej chwili zobaczył pewną wartość. Natomiast jeśli po powrocie napotka po drugiej stronie demona zazdrości, ja bym powiedziała też formę manipulacji, też formę takiego przymusu, to może się tak zdarzyć, że pomimo, że wróci, to w pewnym momencie zacznie się po prostu dusić w tym domu. Ma pani czas na to, aby w tej chwili zapanować nad właśnie tą kartą diabła, która utożsamia pani pozycję. Znaczy to przede wszystkim, że pani dziś, nie wiem, czy chce powrotu tego mężczyzny, ale na pewno chce pani, żeby nie był tam, gdzie jest. Czyli jest to ta sytuacja, o której ja często mówię, że to nie jest dobra motywacja. Chce pani, aby pani prawa własności zostały uwzględnione. Prawa własności do wolnego człowieka. Nigdy nikogo nie mamy na własność. I on wróci do pani i wróci z miłością. A jeśli pani pójdzie poprzez egzekucję praw własności do jego osoby, do jego myśli, do jego dnia codziennego, to po prostu po pewnym czasie znowu może coś w tym państwa związku trzasnąć, ponieważ raz już było coś jako forma ucieczki, odejście. To później znowu przy trudnych sytuacjach mogą się takie bajki powtarzać. Ale czy będzie chciał wrócić? Będzie. Ja myślę, że jeszcze latem tego roku, nie jesienią, a późnym latem, już będzie pani miała pierwsze tego sygnały, symptomy. Tylko proszę zapanować nad swoimi, ja bym powiedziała, tymi takimi wewnętrznymi demonami, bo później będzie znowu płacz, wrócił, oszukał mnie i odszedł po raz kolejny. Czasami jest tak, że chcemy powrotu, a stworzymy takie piekło drugiej osobie, że tak naprawdę nie jest w stanie pozostać, pomimo że wcześniej chciała być. Czy mój syn Jarosław zda egzaminy poprawkowe we wrześniu i co dalej z jego studiami? Czy sobie poradzi? Ja bym powiedziała tak, bo ja sobie rozłożyłam karty w przerwie na tego pani SMS-a. Karty pokazują, że te
egzaminy zda i ukończy te studia. Natomiast może być taka sytuacja, gdzie jeden z egzaminów pani syn będzie musiał prosić o jakieś komisyjne, coś w tym rodzaju, żeby ktoś nadrzędny przy tym był, bo ewidentnie karty też zaznaczyły, że występuje ze strony jednego z egzaminatorów, ja bym powiedziała, pewnego rodzaju zacietrzewienie w stosunku do pani syna. Czyli czasami jest po prostu ktoś, kto działa na zabicie, prawda? To jest jakby charakterystyka karty rycerza mieczy. Ktoś, kto bierze nas w krzyżowy ogień pytań i ktoś, kto tak naprawdę nie chodzi mu o ustalenie naszej wiedzy, tylko zapędzenie nas, ja bym powiedziała, w taki kozi róg i wtedy z jakąś taką, ja bym powiedziała, dziwnym zadowoleniem ta osoba, no nazwijmy to, patrzy, jak komuś podcięła skrzydła. Jeżeli taka sytuacja kiedyś wystąpi, że pani syn odbierze taką napastliwość ze strony egzaminatora, niekoniecznie musi to być ten raz, aczkolwiek ten raz też jest pokazany jako dość trudna batalia. Ale wygląda na to, że choć jeden egzamin będzie wyglądał tak, że będzie pani syn musiał się wspierać kimś nadrzędnym, czyli jakimś egzaminem komisyjnym. I ostatni SMS z pierwszej partii. Moja data urodzenia 25.11.74. Mój mąż 7.2.77 zostawił mnie i dwoje swoich dzieci rok temu. Czy on wróci do nas? I jeśli tak, to kiedy? Ja nie sądzę, żeby chciał wrócić. On może tylko bardziej aktywnie brać udział materialny w życiu pani dzieci. Może być taka sytuacja, gdzie poprawiona jego sytuacja materialna będzie dawała mu możliwość, no nazwijmy to, realizowania siebie jako ojca. Natomiast ja nie bardzo widzę, żeby on chciał wrócić do pani jako do partnerki, do pani jako do kobiety. I tu jest kolejna taka moja uwaga. Frustracja, która z pani tutaj bije. Coś na kształt, ja bym powiedziała, takiego życiowego rozczarowania nie jest zachętą do powrotu. To tak między nami mówiąc, to trzeba mieć rzeczywiście niezłego farta, żeby pozwalać sobie na luksus niezaradności w życiu. Jeśli by pani jakoś troszkę zmieniła wewnętrzne takie nastawienie, jest pani apatyczna w tej chwili, tak to karty pokazały, jest pani apatyczna, jest pani bez weny twórczej, ja bym powiedziała, jest pani bez tej iskry, bez tej radości w oku, bez tego czegoś, co powoduje, że my zaczynamy w ciemności świecić, tak jak taka gwiazda. No, Crowley kiedyś powiedział, każda kobieta i każdy mężczyzna to gwiazda. A pani to wewnętrzne światło zgasło w tej chwili. W pani oczach nie ma tego światła. Więc jest pani, nazwijmy to, nieco przezroczysta jako kobieta, akurat dla pani męża. Sam fakt, że pani urodziła jego dzieci, stawia panią, ja bym powiedziała, jakby po stronie bycia kobietą wyjątkową w jego życiu. Ale urodzić mężczyźnie dzieci, to jeszcze nie wystarczy, aby zostać dozgonnie jego partnerką. I to jest kolejny problem, z którym państwo się zmagacie, właściwie my ludzie. Że jeśli tworzymy układ partnerski, to o ten układ partnerski, o tego partnera i o tą partnerkę trzeba dbać każdego dnia. Kobieta do ostatniej chwili powinna generalnie robić coś, żeby się swojemu partnerowi podobać, a partner każdego dnia powinien dawać jej do zrozumienia, że nie jest z nią z przyzwyczajenia, tylko jest z nią dlatego, że jest ona dla niego cały czas niedokończoną książką, że jest w niej tyle nowego, które poznaje każdego dnia i wtedy taki związek jest cały czas związkiem żywym. No,
znamy białe małżeństwa. Mamy za sobą okres głębokiej komuny, gdzie jak już się siadło i mieszkanie miało, to bez względu na to, co w tym czterech ścianach się działo, to ludzie siedzieli razem. Natomiast po tamtych czasach niestety jest bardzo wiele osób z naruszoną podświadomością, z naruszoną własną psychiką, ze zburzoną prawidłową emocjonalnością. Stąd pani Elżbieto, jest pani bardzo młodą osobą, ma pani 7 z dnia urodzenia, ma pani 11 z miesiąca urodzenia, ma pani 9 z pierwszego punktu zwrotnego. Powaga, jaka z pani bije, ja bym powiedziała, jakby przeżywanie tego wszystkiego jako takie swoja życiowa porażka nie poprawia tak naprawdę kondycji tego związku. Jest jeszcze jedna rzecz pokazana, że w życiu pani męża mogą niestety wystąpić sytuacje, które sytuacje zdrowotne, które spowodują, że wtedy będzie nie tyle chciał, a być może musiał lub pani się zdecyduje na to, aby przyjąć go do domu, czy zabrać go do domu, ale jest to tak zwany układ zabrania ze szpitala. Pani mąż za jakiś czas będzie miał, to jest okolica 3 lat, będzie miał dość poważny problem zdrowotny i wtedy rzeczywiście może pani, ja bym powiedziała, jakby stanąć przed pytaniem do samej siebie, czy chcę teraz tym mężczyzną się opiekować. Jeśli pani nie zmieni tego stosunku, który w tej chwili jest, czyli jeśli nie zgasi pani tego rozczarowania, może pani później z tego zrobić, ja bym powiedziała, taki troszkę swój pątniczy kostur i samo poświęcić się. Jeśli dziś by pani zaczęła tworzyć pewną wizję na swoje życie, to później pani to zrobi, bo pani to chce, a nie bo czuje pani przymus, powołanie albo bo nie wiem co, bo trudno mi się nawet wyobrazić motywację, jaka może wtedy kierować. Natomiast na razie nie widzę, aby pani mąż chciał wracać do związku. On jest interesujący się bardziej dziećmi. 27. Tak jak na początku omawiania wibracji karmicznych, mówiłam państwu, jest to wyjątkowa wibracja. I oprócz tych wibracji karmicznych, oprócz tych wibracji mistrzowskich, są wibracje, które są wibracjami wyjątkowymi. I ja myślę, że wibrację 27 można nazwać nie wibracją karmiczną, ale wibracją, która ma na sobie karmiczną spuściznę. O tak bym to mogła określić. Wibracja nazywa się wibracją wielkiej mocy duchowej. Skąd to się bierze? Właściwie oczywiście jest to kontekst tak zwanych przeszłych wcieleń i państwo, którzy ze mną się codziennie spotykają, którzy ze mną rozmawiają, wiedzą, że ja raczej nie jestem zwolenniczką kreowania dnia dzisiejszego w oparciu o przeszłe wcielenie, bo nigdy nie wiadomo, prawda, kim żeśmy byli, czy na pewno winy, które nam się próbuje przypisać, są naszymi winami. Natomiast zasługi, które dziś mamy, są na pewno naszymi zasługami. Ale wibracja 27 jest wibracją złożoną z 2 i 7. Jest to 9 o wyjątkowej wewnętrznej strukturze. I tak jak już wibracja 9 mówi o tej głębokiej mądrości, o tej, ja bym powiedziała, o tym momencie zadumy, która sięga zdecydowanie głębiej niż tylko wiedza czysto intelektualna, to wibracja 27 już wskazuje na tak zwany emocjonalny wgląd w wiedzę karmiczną. Jeśli spojrzymy, że to jest 2 i 7, obydwie wibracje mówiące o głębi duchowej. 2, ten nasz księżyc, prawda? 7, wibracja, można byłoby powiedzieć wręcz jasnowidzeń. 9 jest to wgląd w karmiczną historię rasy ludzkiej. Tak mogłabym to nawet określić. Stąd wibracja 29 jest wibracją szczególną, bo człowiek, który mają w swoim portrecie numerologicznym, ma również szczególne zadanie na tej ziemi. Numerolodzy piszą, że człowiek, który posiada tę wibrację w dniu lub w drodze życia, jest człowiekiem, który dochodził do swojej tej głębi własnej duszy poprzez wcielenia
duchowe. To znaczy w poprzednich wcieleniach był człowiekiem, który przede wszystkim zajmował się doskonaleniem własnej duchowości, doskonaleniem własnego wnętrza, no właśnie pogłębianiem tego wnętrza. I mówi się, że osoby te nie mają tak zwanego doświadczenia związku, czyli nie mają w pamięci karmicznej, jak ten związek budować. Ale to dokończę po połączeniu. Halo? Halo, dobry wieczór. Mam na imię Krystyna. Mhm. Data urodzenia 23 stycznia 52. Mhm. I mam takie pytanie odnośnie mojej pracy. Co się zmieni, czy zmieni się pozycja mojej pracy, jakie układy, co się zmieni generalnie, ponieważ dzisiaj wyjechała z pracy jedna osoba, która najbardziej mi w zasadzie przeszkadzała cały czas od początku rozpoczęcia tej pracy. Ale wyjechała i pod tytułem... się, czy będą tutaj jakieś zmiany na moją całość. Halo! Tak, tak, halo? Wyjechała pod tytułem na urlop, czy wyjechała pod tytułem zwolniła się z pracy? Po prostu do innego biura, tej samej organizacji, tylko do innego biura za granicę bardzo daleko wyjechała, czyli w zasadzie chyba na zawsze. Dobra. Czyli jak będzie w tej chwili kształtowała się sytuacja zawodowa w pani? Albo na jakimś awansie, albo o jakiejś zmianie, dlatego że ta pozycja no nie bardzo mnie satysfakcjonuje, także awans będzie, bo karty już pokazują w przełożeniu, że awans będzie, natomiast proszę nie do końca liczyć na ten awans już teraz. Tak. Raczej jest to pokazany układ w tej chwili mówiący, że pani dowie się, że jest pani, że tak powiem, brana pod uwagę, aczkolwiek na to trzeba będzie poczekać. Czyli karty generalnie pokazują, że może być pani... Ja bym powiedziała tak, do 2 lat jest przyobiecanie bez realizacji. Później aczkolwiek to przyobiecanie teraz, które będzie, wytworzy w pani, ja bym powiedziała, tak głębokie przekonanie o tym, że się dokona taki awans, że w momencie, kiedy pani tej nominacji nie otrzyma, czy tego awansu, może pani poczuć wręcz porażkę. Proszę się tak na tym nie skupiać, bo później ale nie w tej chwili. Ja bym powiedziała to, jaki to czas okres by wchodził w rachubę? Kiedy ten awans mógłby się dokonać? Tak. Bo 2 lata. Chodzi mi o to. 2 lata. To jest dosyć długi, długi okres czasu. A czy byśmy mogły jeszcze zobaczyć, czy mi nie opłacałoby się zacząć moją własną inicjatywę, bo ja miałam w planie zacząć taką inwestycję w Polsce, no ale musiałabym jakieś ruchy finansowe. Ale zdecydowanie bardziej. Zdecydowanie bardziej. Wie pani co, tutaj jest też... karty pokazują, że mogłaby pani początkowo tworzyć tak zwany układ dwupłaszczyznowy, czyli coś mam, że tak powiem, urzędowego i coś tworzę swojego. I tę dwupłaszczyznowość mogłaby pani wieść do momentu, aż się pani, że tak powiem, nie znudzi. Natomiast na co chciałabym zwrócić pani uwagę? Nie wiem, w jakiej instytucji pani pracuje, ale karty pokazują, że będą się pewne rzeczy zmieniały, które niestety skutkować mogą tym, że pani firma, czy charakter działalności tej firmy będzie ulegał zmianie na wiosnę przyszłego roku. Czyli proszę tu brać pod uwagę, że może to w ogóle jakby pani pytanie na dziś nie obejmować tych zmian, które nastąpią. Ja bym raczej oscylowała w kierunku buduj drugą nogę, niż koncentruj się na awansach. Te awanse tu to niech sobie pani troszkę odpuści. One nie są najistotniejsze. Karty niestety pokazują, że tutaj z zewnątrz przychodzi też jakaś surowość, ocena, przychodzi również uderzenie w swoich, czyli w momencie, kiedy coś się wydarzy na wyższym planie firmy, no to znajdzie odzwierciedlenie niestety na jej pracownikach, w tym na pani również.
Ja bym powiedziała, późna jesień tego roku jest dość trudnym momentem w tym miejscu, ale wynika to przede wszystkim z jakiejś oceny, rozumie pani? Czyli w tym czasie, jeśli pani by na przykład miała jakieś powierzone zadania, to proszę się na nich bardzo mocno skoncentrować, bo później, no tak to się nazywa, no szuka się winnego. Tak. I raczej tak oscylować rozumiem. W kierunku własnej działalności. No kończy pani układ kartą wieży. Ta wieża jest niebezpieczna w całym układzie, bo może wskazywać na to, że jeśli będzie występowała jakaś forma redukcji zatrudnienia, a to może być nakazem odgórnym, czyli bilanse spowodują konieczność, ja bym powiedziała właśnie, ograniczenia kosztów, no to przykro mi, ale pani byłaby jedną z pierwszych i niestety takim typowaniem nie sympatycznym, bo to jest typowanie ze względu prawdopodobnie na wiek. Nie na kompetencje, tylko na wiek. No. Tak, no to być może, że to będzie wchodziło. I tu byłoby po prostu lepiej mieć już taką gotową alternatywę, bo wie pani, jak my się na coś wskazujemy, często, jeśli mamy czegoś doświadczyć, to nas życie do tego zmusza. Jak pani tu ma taką ładną możliwość właśnie, ja bym powiedziała jakby rozdwojenia własnej jaźni zawodowej, to jak pani zbuduje drugą nogę, to czasem ta pierwsza nie zachoruje. No właśnie. A czy jakby mi się nie udało, albym jeszcze chciała przedłużyć jak gdyby tą działalność tutaj, czy po prostu z agencji, bo ja przeważnie agencja mi szuka pracy, czy łatwo dostałabym drugą pracę? Ja bym powiedziała stosunkowo tak. I to jest właśnie, by tam przełożenie pokazywało wzrost prestiżu zawodowego. Tak. Natomiast to jest raczej pokazane ze zmianą miejsca. I wtedy by pani, jeśli tu to, o czym ja mówiłam, zadziałoby się wiosną tego roku, to pani mniej więcej na przełomie barana i byka dostaje nową propozycję, na której wchodzi pani na dużo lepsze stanowisko. Ja bym raczej uznała to miejsce, w którym pani jest w tej chwili, za takie miejsce zejściowe. To, co pani mogła tam uzyskać na maksa, to już pani uzyskała. No takie miałam to właśnie wrażenie i dlatego... I dlatego tutaj jakby rozkład pokazał, że już pani tam właściwie więcej nie wykrzesze niż to, co teraz. I rzeczywiście, jeśli nawet coś będzie takiego, no niestety, że nie będzie panią satysfakcjonowała propozycja pani pracodawcy, to karty mówią, żeby się nie obawiać, złożyć siebie w ofercie po raz kolejny, że tak powiem, do tego rankingu. I to się pani zdecydowanie lepiej opłaca, jeśli chodzi również o prestiż piastowanego stanowiska. 27 jako wibracja głębi duchowej jest właśnie dla nas taką informacją, że bardzo łatwo jest się doskonalić, bardzo łatwo jest budować swoje wnętrze, bardzo łatwo, znaczy... Tak, ale tak to trzeba określić. Bardzo łatwo jest tworzyć przestrzeń duchową w momencie, kiedy nie konfrontujemy się z codziennością. Czyli łatwo się mówi o tworzeniu głębokiej więzi emocjonalnej. Trochę trudniej się tą więź buduje, kiedy trzeba codziennie rano wstać i zapłacić rachunki i znosić focha czyjegoś i zaakceptować, że nie każdy nie zawsze ma dobry dzień. Stąd jest to wibracja, która pojawiając się w naszym portrecie mówi w pewnym sensie o czymś takim, że lub w portrecie naszego partnera czy ludzi, z którymi się stykamy, że jest to osoba, która nie może przedłożyć rozwoju wewnętrznego, realizacji tylko i wyłącznie własnej osobowości nad tworzenie ziemskiej relacji partnerskiej. Nawet jeśli ta relacja nie miałaby być relacją na całe życie, to tak naprawdę głębia i te wszystkie talenty dodatkowe duchowe uruchamiają się dopiero w kontekście pracy na rzecz nad sobą, na rzecz drugiego człowieka.
Jest to inny wymiar niż tej jedenastki służby ludzkości. Jest to inny wymiar niż karma związku, która wymaga od nas zbudowania planów subtelnych związku. Jest to właśnie taka informacja, że człowiek z tą wibracją, tak, to jest anioł w ludzkiej postaci. Czyli dla każdego będzie miał najgłębszą z możliwych rad, najmądrzejszą, z możliwych, ja bym powiedziała, analiz sytuacji drugiego człowieka. Najmądrzejszą radę z możliwych do osiągnięcia, bo jest to człowiek, który swoją wiedzę czerpie z tych głębszych pokładów jaźni. Jest to człowiek, który wspiera się, świadomie czy nieświadomie, to już jest nieistotne, właśnie tą mądrością karmiczną. Czasami można byłoby powiedzieć wręcz mądrością pokoleń, ale z drugiej strony pamiętać należy, że rady udzielane mają rację bytu wtedy, kiedy my z tą sytuacją się zetkniemy. Czyli anioł może być dla jednego człowieka aniołem, a dla tego, który z nim żyje w domu, może być po prostu człowiekiem tak trudnym, tak zamykającym się, ja bym powiedziała, jakby na ciepło, tak człowiekiem zapadniętym w te głębiny własnej osobowości, że niemalże może nie zauważać swojego towarzysza życia. I to jest przede wszystkim to wyzwanie dla tej wibracji 27. Krótka, kolejna przerwa. Witam. Po króciutkiej przerwie mamy jeszcze dla siebie troszeczkę czasu, więc możecie Państwo dzwonić, możecie Państwo pisać. Ja jednak chciałabym i przyszły program przynajmniej w części poświęcić tej wibracji, bo jest to wyjątkowa wibracja i dopiero zrozumienie jej istoty pozwoli tym, którzy mają ją w swoim portrecie, czerpać to, co najlepsze. Co jeszcze jest przy tym 27? 27 domaga się, ja bym powiedziała, doskonalenia ducha, oczywiście, ale i ciała. I to jest ta różnica, jeśli chodzi o inne wibracje. Tu ten głęboki mistycyzm tej wibracji może dopiero nabrać pełni, jeżeli plan fizyczny nie zostanie, ja bym powiedziała, pominięty w tym doskonaleniu duchowości. To jest to, co Państwo powinniście przede wszystkim wiedzieć o tej wibracji. Jest też, mówi się właściwie, że karmiczna droga tej wibracji, czyli karmiczna droga człowieka, który ma tę wibrację w portrecie w swoim dniu lub drodze życia, wiodła przez drogę kapłaństwa, tak jak wcześniej powiedziałam. Stąd na ten moment zejścia na ziemię całe bogactwo wiedzy, cała głębia praw kosmicznych, a może i tych właśnie praw karmicznych, których my domyślamy się, które my jakby uczymy się każdego dnia rozumieć, postrzegać. Tu jest, ja bym powiedziała, w tej wibracji jest ta kwintesencja dostępu do tego. Ale z drugiej strony pamiętamy, że my jesteśmy tu na ziemi. Natomiast w tej chwili dzwonimy do pani Ani. Halo? Halo? Dobry wieczór, pani Aniu. Dobry wieczór. Z tej strony Danuta. Tak. Dzwonię, żeby odpowiedzieć na pani SMS-a. Tak. Zadała mi pytanie, czy dacie Państwo radę z mężem wyremontować dom, który żeście kupili i w jakim czasie, tak? Tak. Super, to zaraz zajrzymy. A Pani sobie szykuje dodatkowe pytania jakby, co? Dobrze. Żebyśmy w pełni wykorzystały ten czas. Czy i kiedy? No ja bym powiedziała, że podstawy tego domu to są takie bardzo ładne, więc to jest takie, pewne rzeczy trzeba podokańczać, ale to nie jest ruina. Tak.
Tak. Pani Aniu, to co jest zaznaczone, na pewno będziecie Państwo w tym domu mieli trochę problemów z tak zwanym układem wodnym, czyli może to być kanalizacja, odprowadzenie lub rozprowadzenie tej wody po domu. I to prawdopodobnie będzie od Państwa wymagało trochę nakładu i to jest prawdopodobnie coś, z czego Państwo sobie nie do końca zdajecie sprawę, w jakim zakresie. Natomiast czy Państwu się to uda? Uda. Będzie trzeba prawdopodobnie wymienić, czy tam jest szambo, czy tam jest miejskie. To znaczy tak, tutaj szamba, a jak takiego na razie nie ma. Mhm. Dopiero będziemy kopać, wie Pani? No właśnie, bo tutaj jest pokazane jakby zamknięcie czegoś, co było i stworzenie nowego. W jakim czasie? Wie Pani co, ja myślę, że jak się Państwo dobrze sprężycie, to tak naprawdę karty pokazują, że na jesieni tego roku, gdzieś tam pod koniec listopada, już te najgorsze prace będziecie mieli za sobą. A pełna taka... No, wie Pani, dom to się tak naprawdę buduje przez całe życie, ale pewny taki charakter uzyska ten dom na przestrzeni do późnej wiosny przyszłego roku. Natomiast później już są pokazane raczej prace we wnętrzu tego domu, czyli takie też trochę zachciewajki. Aha. Nie będzie źle. Nie będzie źle. No. No dobrze, że tak będzie, bo ja się tak strasznie martwiłam, bo u męża z pracą krucho i tak się martwiłam właśnie. Ale tutaj akurat jest pokazane, że to właśnie pani mąż będzie jakby. A zaraz popatrzymy u tego męża tą pracę. Co pani Aniu? Dobrze, dobrze, bo ja się właśnie martwiłam, bo coś cieniutko było ostatnio. O, to teraz tak, widzi Pani, i to jest taka trochę złośliwość losu. Znaczy karty pokazują, że Pani mąż był przyblokowany zawodowo, czyli to nie do końca, że cieniutko, ale ktoś tutaj działał na pewnego rodzaju utrudnianie jemu w tym zarobkowaniu. Natomiast jak miał czas, to nie było pracy. Jak teraz nie będzie miał czasu, to pracy będzie bardzo dużo. Ale dzięki temu karty pokazują, że nawet będzie miał podwójne źródło dochodu, czyli jest praca plus dodatkowe jeszcze jakieś możliwości uzyskania dochodu. Jesień jest bardzo piękna finansowo. No to dobrze, tak, bo ja się tak martwiłam właśnie o tą pracę, bo jak nie będzie pracy, to jako takich finansów nie będzie. Ale będzie, będzie. Karty pokazują, że będzie. No to już jak takie rzeczy się tam karty pokazują, to już myślę, że będzie dobrze. No wie Pani, już się nie da lepiej. 8 denarów, 9 denarów, 6 denarów, a z denarów 2 denary. Generalnie karty pokazują, że jest stworzenie, 9 denarów jest to tak zwany sukces wypracowany, czyli sukces, który nie spadł z nieba, ale wykorzystaliśmy możliwości i okazje. A przed nią jest 8 denarów, czyli jest taka ciągłość, stałość, dużo tej pracy. Ja bym powiedziała, że chwilami wręcz nadmiar tej pracy. Pani mąż na własny rachunek też pracuje? Pani Aniu? Tak w sumie raczej zajmuje się tylko zawodowo. Coś mi strasznie przerywa rozmowę z Panią, bo tutaj jest jeszcze też takie wskazanie, że zwróci się do Pani męża ktoś z przeszłości, dając mu, ja bym powiedziała, jakby też dodatkową możliwość uzyskania dochodu. Także tu proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze. Nasz program pomaleńku zbliża się do końca. Ja natomiast chciałabym, aby osoby, które mają tą wibrację w portrecie 27, miały możliwość usłyszenia mojego spojrzenia na tę wibrację, bo ja wiem, że o wielu wibracjach jest napisane kilka słów tylko, czy to w książkach, czy to w internecie, czy gdzie skądkolwiek Państwo nie pozyskujecie wiedzy. Natomiast należy pamiętać, że wibracje proste są dużo łatwiejsze do określenia. Wibracje złożone, a taką wibracją jest 27, jest to 9 z 2 i z 7, no, wskazują na to, że jest to górna półka, że po raz kolejny pojawia się ta 2, czyli my. I to my przy 27 nabiera szczególnego wymiaru, bo tylko poprzez realizację siebie na planie właśnie związku czy relacji w związku przepracowanym mogą się
otworzyć w pełnym spektrum możliwości wykorzystania tej energii, która jest bardzo, ale to bardzo specyficzną energią w przypadku akurat tej wibracji, ale które są sygnowane wibracją 9, czyli jest tutaj też zaznaczone na pewno zdolność, o tak to nazwijmy, zdolności bioenergoterapeutyczne, zdolności jasnowidzenia, zdolności przewidywania rzeczywistości, czyli ten taki wgląd za zasłonę czasu. Natomiast nie ma prawa przy tej wibracji świat duchowy zyskać przewagi nad światem fizycznym. To jest podstawowe zadanie przy wibracji 27. Masz równoważyć, masz pamiętać o tym, że zszedłeś tu po to, aby mądrość swoją już w tych dywagacjach pustelniczych, już w tych odosobnieniach kapłańskich zyskałeś w poprzednich wcieleniach, a teraz jest czas na wcielenie tej wiedzy w życie. Na pewno ta wibracja daje nieprzeciętny intelekt i w następnym programie, a nie będzie to w poniedziałek, bo tak jak wcześniej mówiłam, w ten poniedziałek będzie pani Joasia cały wieczór, w zamian za to, że ja zastępowałam panią Joasię tam w poprzedni poniedziałek. Natomiast w piątek chciałabym jeszcze opowiedzieć o tej wibracji na planie fizycznym. Jak można, o tak to nazwijmy, w najłatwiejszy sposób sprostać pewnego rodzaju wyzwaniu, jakie ona niesie. Bo faktycznie nie jest to wibracja długu karmicznego, ale jest to wibracja, ja ją oczywiście tak nazwałam na potrzeby swoje i tutaj jakby przekazania Państwu tej wiedzy, wibracja ze spuścizną karmiczną. I tą spuściznę karmiczną trzeba umieć w pełni wykorzystać, żeby rzeczywiście, skoro przyszedł geniusz na Ziemię, to dlaczego ma z tej ziemi nie zejść jako geniusz, przynajmniej w zakresie, w jakim tu przyszedł. Myślę, że Państwo, którzy zetknęli się z taką osobą o tej wibracji, właśnie mogą powiedzieć o tym, że jest to człowiek, który ma w sobie taką trochę anielską wibrację, taką, można by było powiedzieć tak, anielski spokój, anielską cierpliwość, anielskie podejście do trudnych sytuacji. To nie znaczy, że jest to osoba odnerwiona. To nie znaczy, że jest to osoba, która nie wykazuje się, nazwijmy to, tymi cieniami, które ma każdy z nas. To nie znaczy, że taka osoba nie ma focha, to nie znaczy, że taka osoba nie ma złego humoru i to nie znaczy, że taka osoba nie chce niczego dla siebie. Ona musi chcieć dla siebie coś. Pamiętajcie, nie można tej osoby traktować jako sługi Bożego na tej ziemi, bo ta osoba zeszła tu po to, aby nauczyć się właśnie czegoś dla siebie. I my bardzo często możemy być pewnego rodzaju lekcją dla człowieka z tą wibracją. Jest to wibracja powagi, jest to wibracja odpowiedzialności. Jest to też wibracja, która powoduje, że związek z takim człowiekiem może chwilami przypominać związek uczniaka z profesorem. Więc chwilami możemy mieć wrażenie, że po prostu ileż można być pouczanym, ileż można być przywoływanym do porządku, ileż razy ktoś może wiedzieć lepiej niż my. Ta osoba wie lepiej niż my. Natomiast mając tę wibrację w swoim portrecie, pamiętajmy, że rola nauczyciela jest to rola ogromnej odpowiedzialności nie tylko za wiedzę przekazaną, ale i za komfort tego ucznia w trakcie pobierania tej wiedzy. Także pamiętajmy o tym, mając tę wibrację w portrecie swoim, a co tam ona jeszcze przynosi w zanadrzu, o tym opowiem w przyszły piątek o godzinie 21:30. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dobranoc.